Jezus powiedział do ludu: Nikt nie może przyjść do mnie, jeśli go nie pociągnie Ojciec, który mnie posłał. Ja zaś wskrzeszę go w dniu ostatecznym. Napisane jest u proroków: Oni wszyscy będą uczniami Boga. Każdy, kto od Ojca usłyszał i nauczył się, przyjdzie do mnie. Nie znaczy to, aby ktokolwiek widział Ojca. Jedynie ten, który jest od Boga, widział Ojca. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto we mnie wierzy, ma życie wieczne. Jam jest chleb życia. Ojcowie wasi spożywali manny na pustyni i pomarli. To jest chleb, który z nieba zstępuje. Kto go spożywa, nie umrze. Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który ja dam, jest moje ciało na życie świata. Oto słowo Pańskie. Amen. Usiądźcie proszę na chwilę. Nikt nie może przyjść do mnie, jeśli go nie pociągnie Ojciec, który mnie posłał. Nikt nie może przyjść do mnie, jeśli go nie pociągnie Ojciec, który mnie posłał. Wiecie, modlimy się o miłość. I trochę w tym kontekście chciałbym wam opowiedzieć, czy podzielić się takimi trzema rodzajami miłości, które my możemy mieć w życiu. Z tych trzech rodzajów miłości, jeden rodzaj miłości to jest Pan Bóg, a dwa rodzaje miłości to jest antychryst, to jest szatan. Po pierwsze, jest taka miłość, którą ja bym nazwał miłością atakującą. Miłość atakująca. To jest taka miłość, której ulubionym słowem to jest słowo musisz. Musisz. Miłość atakująca. Musisz. Jej ulubionym sposobem komunikacji jest szantaż. Ona będzie się ciągle domagać od człowieka dowodów miłości. Miłość atakująca. Jeżeli mnie kochasz, to udowodnij. Jeżeli mnie kochasz, to przeproś. Jeżeli mnie kochasz, to nagnij się do mojego zdania. Jeśli mnie kochasz, to mi się oddaj. Miłość atakująca. To jest taka miłość, która jest przekonana o tym, że bez kontroli nie zbuduje się nic w życiu. Że bez kontroli nie zbuduje się klimatu, że bez kontroli nie zbuduje się zaufania, bo podstawą zaufania jest jakby kontrola. Miłość atakująca. Ona będzie stale się domagać dowodu tego, że ją kochamy. Będzie starała się uzyskać wiedzę na temat wszystkich rozmów, na temat wszystkich kontaktów, każdej minuty czasu wolnego. Bo jeżeli tego nie będzie, to znaczy, że nie kochasz. A więc szantaż, kontrola, atak. Dlaczego ona nie jest Bogiem? Dlaczego miłość atakująca nie jest Bogiem? Dlatego, że Jezus całe swoje życie uwalniał, a nie zniewalał. Jezus całe swoje życie uwalniał, a nie zniewalał. Jezus nikogo do niewoli nie wprowadzał. Bóg nie musi kontrolować. Bóg nie musi kontrolować, żeby kochać. Bóg też nie szantażuje. Bóg nie szantażuje. Szantaż to jest dzieło złego ducha. To szatan jest panem szantażu. Bóg nie. Dlaczego? Bo szantaż odbiera wolną wolę, a Panu Bogu bardzo na naszej wolnej woli zależy. To jest pierwszy rodzaj miłości. Miłość atakująca. Drugi rodzaj miłości. Miłość wyzywająca. Miłość wyzywająca. Gdyby tak ją próbować do czegoś porównać, myślę, że można by ją porównać do reklamy. To jest miłość, która chce sprzedać. Ona bardzo pragnie, żeby ktoś ją dostrzegł.
żeby ktoś dał się sprowokować, żeby ktoś uległ jej czarowi. Prowokacja. Pragnie, żeby ją dostrzec. Dlatego też, jak człowiek ją wyznaje, czy też jej w nią wierzy, to stara się prezentować siebie samego tylko od jednej i to najczęściej tej najlepszej strony. Jeżeli wyznaje miłość, która jest wyzywająca, to chce siebie pokazać tylko z jednej strony. A tak naprawdę to jest tak, że czasami są ludzie, którzy chcą się pokazać od strony pozytywnej, żeby ich kupiono, żeby ktoś mnie zechciał, a są też tacy, którzy chcą siebie prezentować tylko tej strony słabej. Dlaczego? Żeby ktoś kupił mnie i się nade mną poużalał, bo chcę kupić jego atencję. Miłość wyzywająca. Bardzo często jest tak, że ta miłość postrzega świat w bardzo prostych trzech kategoriach, które wszyscy znamy. Władza, seks, pieniądze. Władza, seks, pieniądze. Ta miłość jest wyuzdana, szuka dominacji. Ta miłość wyzywa człowieka. Wzywa do tego, żeby ją kupił. Często za bardzo wysoką cenę. Ta miłość kocha bez wstyd. Kocha bez wstyd, bo bezwstydność jest bardzo atrakcyjna. Wzbudza zainteresowanie. I taka miłość nie jest Bogiem. Taka miłość nie jest Bogiem. Dlaczego? Bo Jezus robi coś dokładnie odwrotnego całe swoje życie. Pamiętacie, jak mówi w pewnym momencie apostołom o tym, że idzie cierpieć, że On uzdrawia, On wskrzesza, ale wiecie co? Ja idę cierpieć, idę umrzeć. Wtedy Piotr go bierze na bok i mówi, nigdy to na ciebie nie przyjdzie. Miłość wyzywająca, miłość, która myśli o tym, że drugi człowiek ma tylko jedną stronę, tę najlepszą, tę przestrzeń chwały. A miłość, która nie widzi, że człowiek jest jakąś całością, że jest w nas też słabość, że jest w nas cierpienie. Kiedy Jezus mówi o swoim życiu, to bierze uczniów i pokazuje im krzyż. Kiedy mówi o misji na życie, to uczniom pokazuje cierpiących. A w momencie największej swojej chwały, w momencie, kiedy zmartwychwstaje, kiedy pokazuje siebie jako tego, który jest destruktorem śmierci, na którego nie ma mocnych, to pokazuje swoje ręce i mówi, wetknij palec w moje rany, bo jestem tym, który zwycięża śmierć, ale tym, który ma rany. To znaczy zwycięstwo Jezusa nad śmiercią nie eliminuje Jego ran. Mało tego, Jego rany, Jego słabość ma być dla Tomasza i dla innych apostołów dowodem, że to jest On. Dlatego miłość, która wyzywa, miłość wyzywająca, nie jest Bogiem. Na szczęście jest jeszcze ta trzecia miłość. Miłość, która nie używa słowa musisz, miłość, która nie prowokuje, miłość, która używa słowa możesz. Możesz. Wydawało ci się, że nie jest możliwe się pokochać siebie samego, siebie samej. Możesz siebie pokochać. Możesz. A wiesz dlaczego? Bo ja ciebie kocham. Możesz się pokochać. Wydawało ci się, że to nie jest możliwe, że twoje życie jest cały czas pasmem porażek i smutku. Otóż chcę ci powiedzieć, że możesz odkryć pełnię smaku swojego życia. Możesz odkryć pełnię smaku swojego życia. Możesz odkryć radość, prawdziwą radość. Taką radość, która nie ustaje. Taką radość, która napełnia. Możesz to zrobić. Boża miłość uwalnia. Boża miłość otwiera perspektywę. Ona daje siłę. Ona rozwiązuje węzły. To jest miłość, która jest pociągająca, bo w niej człowiek widzi, że w pełni staje się sobą. To znaczy, że ja się dzięki tej miłości
po prostu jestem sobą, a nie kimś innym. Staję się sobą, a nie kimś, kim powinienem być, albo kimś, którego mnie oczekują od inni. Staję się po prostu sobą, taki jaki jestem, z moimi pięknymi stronami, ale też z moimi bardzo słabymi stronami. To jest miłość, która mówi o tym, że żeby się pokochać w pełni, po prostu bądź sobą, a nie kimś innym. W niej jest pełnia akceptacji. W niej jest też pełnia perspektyw rozwoju. Bo żeby być dobrym, żeby być rozpoznanym jako dobry i jako piękny, jako dobra i jako piękna, nie potrzebujesz spełniać żadnych warunków wstępnych. Po prostu bądź. To, że jesteś, jesteś piękna. To, że jesteś, jesteś dobry. Jesteś szlachetny. Jesteś szlachetna. I ta miłość pozwala to dojrzeć. Po prostu jesteś. Nie ma warunków wstępnych. I taka miłość jest Bogiem. To jest właśnie Jezus. I wiecie, myślę, że dobrze by było, skoro spotykamy się na mszy o miłość, zadać sobie pytanie, tak naprawdę o jaką miłość się modlę? O jaką miłość się modlę? Jakiej miłości pragnę w życiu? Albo jaką miłość wyznaję? Czy wyznaję miłość, która jest atakująca, która zniewala, która szantażuje? Czy wyznaję miłość, która wyzywa? A może wyznaję i pragnę i proszę o miłość, która uwalnia? Czy proszę o miłość, która uwalnia zarówno cały mój potencjał, cały mój rozwój, ale która w końcu pozwala mi wyjść na zewnątrz z wszystkich więzów, z całego mojego życia, które zostały na mnie narzucone, stanąć i odetchnąć pełną piersią, bo w końcu czuję, że żyję.